Annuncio vobis gaudium magnum. Abemus Papam. Posłuszna służebnica Pańska, Katecheza św. Jana Pawła II, wygłoszona 4 września 1996 roku. Słowa, które Maryja wypowiada podczas zwiastowania, oto ja służebnica pańska, niech mi się stanie według twego słowa, ukazują charakterystyczną cechę religijności żydowskiej. W początkach Starego Przymierza Mojżesz odpowiada na powołanie pana nazywając siebie sługą. Gdy nadchodzi czas nowego przymierza, również Maria odpowiada Bogu aktem wolnego poddania się oraz świadomego powierzenia się Jego woli, wyrażając pełną gotowość, by stać się służebnicą pańską. Określenie sługa Boży odnosi się w Starym Testamencie do tych wszystkich, którzy zostają powołani do spełnienia misji dla dobra ludu wybranego, do Abrahama. Izaaka, Jakuba, Jozłego i Dawida. Sługami są również prorocy i kapłani, na których spoczywa zadanie formowania ludu Bożego do wiernej służby Panu. Księga proroka Izajasza w łagodności cierpiącego sługi wychwala wzór wierności Bogu, płynącej z nadziei na odkupienie grzechów wielu. Przykładów wierności dostarczają również niektóre kobiety, jak królowa Estera, która, prosząc o ocalenie Żydów, zanosi modlitwę do Boga i wielokrotnie mówi o sobie: Służebnica Twoja. Maryja łaski pełna mówi, że jest Służebnicą Pańską i pragnie uczynić wszystko, by sama w sposób doskonały mogła wypełnić służbę, której Bóg oczekuje od całego swego ludu. Słowa: Oto ja, Służebnica Pańska. Zapowiadają tego, który powie o sobie. Syn człowieczy nie przyszedł, aby mu służono, lecz żeby służyć i dać swoje życie na okup za wielu. W ten sposób Duch Święty buduje wewnętrzną harmonię postaw matki i syna, która pozwala Maryi urzeczywistnić w całej pełni macierzyńską rolę wobec Jezusa i towarzyszyć mu w jego posłannictwie sługi. W życiu Jezusa wola służenia jawi się jako element stały i zaskakujący. Jako Syn Boży mógłby On bowiem wymagać, aby to inni mu służyli. Przepisując sobie tytuł Syna Człowieczego, o którym Księga Daniela mówi, służyły mu wszystkie narody, ludy i języki, mógłby dążyć do panowania nad innymi. Tymczasem Jezus przeciwstawiał się mentalności epoki przejawiającej się w aspiracji uczniów do zajęcia pierwszych miejsc oraz w proteście Piotra wyrażonym podczas umywania nóg. I nie chce, aby mu służono, lecz pragnie służyć, aż po całkowite oddanie własnego życia w dziele odkupienia. Również Maryja, chociaż jest świadoma, że została jej przyznana wysoka godność, w odpowiedzi na zwiastowanie anioła spontanicznie nazywa siebie służebnicą pańską. W tę służbę włącza również chęć służenia bliźniemu, na co wskazuje związek między epizodami zwiastowania i nawiedzenia. Powiadomiona przez anioła, że Elżbieta wkrótce urodzi syna, rusza w podróż i w pośpiechu dociera do Judei, by zaofiarować krewnej pomoc w przygotowaniach do narodzin dziecka. W ten sposób daje chrześcijanom wszystkich czasów wzniosły wzór służby. Słowa, niech mi się stanie według Twego słowa, świadczą o całkowitym posłuszeństwie wobec woli Bożej, tej, która nazwała się służebnicą pańską. Tryb wyrażający życzenie, genoj to, niech się stanie, którym posłużył się Łukasz, wyraża nie tylko akceptację, lecz zdecydowane zaangażowanie się w realizację Bożego planu i całkowite utożsamienie się z nim. Postępując zgodnie z wolą Bożą, Maria antycypuje i czyni własną postawę Chrystusa, który według listu do Hebrajczyków, przychodząc na świat, mówi: Ofiary ani daru nie chciałeś, aleś mi utworzył ciało. Wtedy rzekłem: Oto idę, abym spełniał wolę Twoją Boże. Uległość Maryi zapowiada również i wyprzedza uległość, jaką Jezus okazywał w swoim życiu publicznym aż do kalwarii. Chrystus powie: Moim pokarmem jest wypełnić wolę tego, który mnie posłał i wykonać jego dzieło. W podobny sposób, wola Ojca jest dla Maryi zasadą inspirującą całą jej egzystencję. Z niej czerpie ona siłę potrzebną do spełnienia powierzonego jej posłannictwa. Choć w chwili zwiastowania Maria nie zna jeszcze ofiary, która będzie znamionowała misję Chrystusa, proroctwo Symeona pozwala jej przewidzieć tragiczne przeznaczenie syna. Dziewica będzie w nim głęboko uczestniczyła, całkowicie posłuszna woli Bożej. Maria gotowa jest przeżyć to wszystko, co Boża miłość planuje w jej życiu, łącznie z mieczem, który przeniknie jej duszę.